Dzień dobry Państwu. Znajdujemy się przed przejściem podziemnym w Białymstoku, przed którym kilka tygodni temu kręciliśmy film. Wracamy właśnie do tego samego miejsca. Kilka dni temu doszło do jego otwarcia. Była wielka feta z udziałem prezydenta naszego miasta, Tadeusza Truskolaskiego, i władz tegoż miasta. Chociaż przejście ma duże niedociągnięcia, a zostało otwarte, chcieliśmy Państwu to pokazać, bo władze miasta śpieszyły się z otwarciem tego przejścia, prawdopodobnie dlatego, żeby zdążyć z zamknięciem tego roku 2013 z akcentem jakiegoś sukcesu, którego oczywiście nie ma. Bystry obserwator zauważy, że oddanie przejścia, które nie do końca jest czynne, bo proszę zwrócić uwagę, że to jest winda dla osób, które poruszają się na wózkach, winda jest nieczynna, a przejście zostało otwarte, tak? Przypomnę, że pasów na jezdni, pasów przejścia nie ma, bo zostały zablokowane tym, że zbudowano właśnie tutaj przejście podziemne. Władze miasta w ten sposób rozwiązały problem komunikacyjny, że zbudowały przejście podziemne, a zniknęły pasy dla pieszych, czyli piesi są zmuszeni przejść tym przejściem na drugą stronę ulicy, bo gdyby były pasy dla pieszych, to przypuszczam, że większa część ludzi nie wchodziłaby do tego przejścia podziemnego. Teraz schodzimy na dół i pokażemy Państwu, jak to wygląda w środku. Tutaj mamy Róże Wiatrów, taki akcent snobistyczny. Proszę zwrócić uwagę, Big Ben, 1942 km, Wielka Synagoga w Tykocinie 39, Kościół Świętego Rocha 2 km. Tutaj kanał Augustowski 92, biegun północny. Tutaj mamy Rzekę Białą, 50 metrów, Plac Czerwony w Moskwie. 1020 km. Nie interesuje mnie, ile z Białegostoku jest do Placu Czerwonego, czy jest 1020 km, czy 1000. Takie akcenty buduje się po to, żeby robić jakiś turystyczny artefakt, tak, w mieście. Ale tak naprawdę okazałby się wielki skandal, gdyby ktoś tutaj przyszedł z kompasem i chciał sprawdzić, czy rzeczywiście tak jest. Bo Róża Wiatrów składa się z 8 kierunków, ale można ją rozbudować do większej ilości, tak? Tutaj 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tutaj chyba z 12 kierunków. Postuluję do Białostoczan, żeby ktoś tutaj przyszedł z kompasem i sprawdził, czy rzeczywiście Róża Wiatrów jest ustawiona prawidłowo, bo może się okazać, że jest tutaj coś nie tak, bo to jest stawiane i rysowane po to, żeby przyciągnąć turystów, zwrócić uwagę widzów, ale niekoniecznie po to, żeby wszystko zgadzało się z kompasem. Tutaj mamy wejścia do sklepików. Oczywiście w tak dużym przejściu podziemnym muszą znajdować się jakieś takie sklepiki, ale jest tutaj tylko po tej stronie dwa, po tej dwa, po tej dwa i po tej dwa na cztery kierunki świata to jest tylko 8 sklepików, 8 pomieszczeń handlowych, 4 pomieszczenia handlowe. Żeby wybudować te przejście dla pieszych, samych tylko kwiaciarni przy Placu Inwalidów Wojennych zlikwidowano, jak dobrze pamiętam, przynajmniej 9 lokali białostockich kwiaciarek. Oprócz tego zlikwidowano cały rząd sklepów przy przystanku
na Alei Piłsudskiego, tutaj na skrzyżowaniu nad tym przejściem, to też daje przynajmniej około 10 punktów handlowych. Nad Rzeką Białą zostały zlikwidowane punkty handlowe, tam było mniej, ale to były większe sklepy, 3. Czyli żeby wybudować te 8 sklepików, z punktu widzenia ekonomii zlikwidowano kilkanaście innych sklepików, czyli policzmy 10 sklepików na Piłsudskiego, 9 kwiaciarni, to jest 19 i 3 sklepiki nad Białką, to jest 22 punkty handlowe zostały zlikwidowane, żeby wybudować tutaj pod ziemią 8 punktów handlowych, czyli bardzo duża ilość Białostoczan i ich rodzin straciła miejsce pracy. Poza tym zwrócę uwagę, że Białostoczanie przechodząc przez te przejście dla pieszych niechętnie będą robić zakupy, dlatego że punkty handlowe były przy przystanku MPK, czyli ludzie mieli czas, bo patrzyli na kartę, kiedy będzie przyjazd i odjazd autobusu i w tym czasie kupowali je. Tutaj po prostu będą się śpieszyć, czyli te sklepiki nie są dobrym rozwiązaniem dla tych, którzy tutaj zechcą wynająć punkt handlowy. One mogą się kręcić, ale nie będzie tutaj kokosów, tak jak były pieniądze przy punktach handlowych kwiatów, przy kwiaciarniach, które zostały zlikwidowane i przy budkach spożywczych, przy przystanku na Piłsudskiego, gdzie ludzie dokonywali zakupów spożywczych. Tutaj moim zdaniem handel nie będzie miał zbyt dużych możliwości, żeby rozkwitać. I te przejście dla pieszych pokazuje dla Białostoczan, że jest tutaj jakiś sukces, bo wlano dużo betonu pod ulicę, wrzucono dużo szkła, ale to jest sukces połowiczny. W mieście, w którym jest bezrobocie, nie ma pieniędzy na rozwój zakładów pracy. Mało, wcześniej zlikwidowano prawie wszystkie fabryki w Białymstoku. Władze miasta, rozporządzając kapitałem, budują przejścia, budują ulice, zadłużają miasto, tak? Ale nie budują zakładów pracy. Czyli mamy tutaj sytuację inwestowania w elewację. Proszę zwrócić uwagę, że osoby starsze i mające kłopot z poruszaniem mają po prostu duży problem w poruszaniu się z przejściem dla pieszych. I pomysł budowy przejścia podziemnego dla pieszych mógłby być uznany za pozytywny pod jednym warunkiem, gdyby stworzono możliwość poruszania się także po zwykłym przejściu dla pieszych. Natomiast budując te podziemne przejście, władze miasta zlikwidowały zwykłe pasy dla pieszych, zmuszając osoby starsze do katorgi na schodach i osoby mające problem po prostu z poruszaniem się. Czyli władze miasta, budując te przejście, doskonale zdawały sobie sprawę, że gdyby były tutaj pasy na tym skrzyżowaniu, to ludzie by nie korzystali z tego przejścia, bo po prostu jest łatwiej przejść po pasach i po prostu szybciej, niż wchodzić w te przejście, dochodzić do tej tak zwanej róży wiatrów i później szukać kierunku, w którą stronę wyjść, bo jeszcze osoby, które nie znają Białegostoku, mogą mieć problem z wyjściem z tego przejścia przez właściwe wyjście. Cała inwestycja kosztowała wiele milionów złotych. Została w wielkiej fecie oddana, a proszę zwrócić uwagę, jak to wygląda od kuchni. Nie ma śrub. Tu, gdzie są śruby, są po prostu niedokręcone. Tutaj to samo. Tutaj w ogóle odstaje. Cała barierka grozi tym, że po prostu może zostać urwana, uszkodzona. No. Jeżeli się oddaje inwestycje, to powinno się wymagać od firmy budowlanej, tak, skończenia tej inwestycji. Dlatego, że teraz, jeżeli inwestycja została oddana, protokoły zostały podpisane, tak, czyli jest uznana według prawa za inwestycję skończoną. A jednak do końca nie jest skończona. Nie działają windy, śrubki nie są przykręcone, wiele rzeczy jest niezrobionych. I później zaczną się, co? Gwarancje
jakieś sprawy sądowe z powodu tej inwestycji. Ja rozumiem, że władzom Białegostoku się śpieszy, ale przykręcenie śrubek na przykład przy barierkach, jeżeli tutaj schodzą w tej chwili ludzie, moim zdaniem to jest jeden dzień roboty albo nawet kilka godzin roboty dla firmy budowlanej. To nie było aż takim wielkim wysiłkiem technicznym czy konstrukcyjnym przykręcenie tych śrub. Można było nawet w Białymstoku dać ogłoszenie w prasie, że potrzebuje się kilka osób bezrobotnych, żeby te śruby przykręciły. A jednak to był wielki problem. W naszym mieście jest dużo problemów. Jednym z największych problemów jest to, że żeby wybudować te przejście, to nie tylko były długi banku zaciągnięte przez Urząd Miejski, ale też kilka tysięcy ludzi straciło w tym mieście pracę, bo obok jest bazar, były bazar Jurowiecka, na którym doszło do tragedii, przejęcia gruntów przez prywatną firmę, też sprzecznie z prawem, w każdym razie z dużym jego naruszeniem proceduralnym. Prokuratura nie interweniuje, policja nie interweniuje. Wszystko jest cacy, ale sami widzicie, że tutaj coś jest nie tak, jak na filmach Barei. W tym mieście, w tym przejściu. To jest podobna sytuacja jak budowa Stadionu Narodowego w Warszawie. Dwukrotnie zawyżony kosztorys, otwarcie Stadionu Narodowego i leje się ludziom na głowę woda. Tutaj ludzie mogą złapać się za barierkę i z tą barierką polecieć na dół. Tutaj. To jest godzinowa robota, żeby takie sprawy bezpieczeństwa w przejściu podziemnym dokręcić, a jednak tego nie zrobiono. I prezydent, który rządzi tym miastem i nie jest w stanie dopilnować takiej inwestycji za duże pieniądze, przychodzi na otwarcie tej inwestycji, pokazując, że to jest sukces i otwiera po prostu inwestycję nieskończoną. W związku z budową przejścia podziemnego w Białymstoku, pierwszego dodam, pojawiły się w Białymstoku nowe przystanki tego typu, podobne jak w Warszawie. Nie wiem, jaki jest kosztorys tego przystanku, ale w Warszawie była wielka afera za urzędowania Hanny Gronkiewicz-Waltz, kiedy takie przystanki kosztowały 1 000 000 zł. To jest ogromna kwota przekraczająca wartość tych tutaj rur stalowych i robocizny. Ten przystanek jest niepraktyczny, dlatego że nie posiada podstawowego zabezpieczenia w naszym klimacie przed wiatrem, wiatrem z deszczem, wiatrem ze śniegiem, wiatrem w ogóle. Proszę zwrócić uwagę, bok tego przystanku tutaj nie posiada takiej szparki czy wnęki, gdzie można byłoby założyć albo płytę plastikową, szybę czy płytę nieprzezroczystą, nawet z jakiegoś tworzywa plastikowego czy płyty tekturowej czy drewnianej. Otóż budowa takich przystanków, które nie zabezpieczają pasażera komunikacji miejskiej podczas czekania na autobus przed wiatrem, przed warunkami klimatycznymi, jest dużym nieporozumieniem i bardzo się dziwię. Dla projektantów takich przystanków powinni mieć doświadczenie w robieniu takich inwestycji i dla władz miasta, które powinny zwrócić na to uwagę.